Witam, witam. Dzisiaj jedziemy do... Zirikzy. Jest to, można powiedzieć, taka jakby wyspa. Właściwie tutaj w Holandii. I będziemy przejeżdżać przez takie dziwne rzeczy, bo będziemy przejeżdżać przez taki długi most nad wodą. Także może być ciekawie. Wzięłaś ponton? Co to jest? Nie wzięła pontonu! Aaa, zawracamy! Tutaj już widać troszeczkę morza. Się już zaczyna powoli. Bo przed tą wyspą, na którą my jedziemy, jest jeszcze najpierw inna wyspa. I przez tą teraz przejeżdżamy. Tam wyspa... Wyspa! Wyspa, gdzie jesteśmy teraz. To jest Góry Overflakke i my idziemy do Schouwduiveland. Że tutaj jest wiecznie bardzo, także jak widać tam w oddali, a może i nie widać, tak bardziej po lewej stronie drogi jest pełno wiatraków. Nie wiem, czy będziemy je bliżej widzieć, czy nie, ale jest ich tu naprawdę duża koncentracja też, także produkują prąd. Teraz już je troszeczkę lepiej widać. Holenderskie wiatraki. Z drugiej strony też. Tak to wygląda. A to jest Gribelingemeer. Gribelingse Strand to jest, tak się to nazywa. No, jest tu trochę ruchu na tej wodzie. Jest jakieś żaglówki, nie żaglówki. Jest i duży port. Tam go widać w oddali. No i niestety jest otwarty most. Nie przejedziemy dalej. Trzeba czekać. Coś tam przepływa. Pewnie dużego. To jest ten most tutaj. A ja jestem zamknięty, ja nie mogę iść tutaj. Ja muszę będę w lewo. Jak jeden most jest otwarty, to jest obok od razu drugi, jak się okazało, żeby tutaj nie spowalniać ruchu, który jest zamknięty i można dalej po prostu jechać. Tylko trzeba to tak objechać, takie malutkie kółko, ale malusieńkie dosłownie. Także dobrze pomyśleli, żeby nie robić jakichś korków, zrobili po prostu dwa. Fajne małe domki, fajnie się prezentują. Pomimo tego, że wszystkie są takie same, tylko chyba inaczej postawione, jeden tak, żeby nie podpadło, to i tak fajnie to wygląda. Za 500 metrów na karuzela, durch prosto, drugi zjazd. Samolot wylądował w polu. Jakaś ozdoba po prostu dostała. Dobrze, także wjeżdżamy zaraz na tak zwany Zeelandbrug, czyli most do Zelandii, jak to przetłumaczę po polsku. Dobrze, także zaraz wjeżdżamy na most. Tu w oddali już go widać, czyli się ciągnie po prostu przez całe morze taki fajny most. O,
Okej, okay, akurat się tu otwiera znowu most. Ja, zeilboot van links komt eraan. Ten je widzisz, ale ja bym już widział. Jak to wygląda? I druga strona. Ale jeszcze nie wjechaliśmy na sam środek. Otwarłem dach, bo mamy otwierany dach w aucie. Można wyjść na dwór z góry. Widać, jak fale o brzeg dobijają. No i niestety jest to tu bardzo niskie. I tu był już kiedyś jeden bardzo wielki potop, gdzie już bardzo dużo zalało. W 1953 roku. Także jest to też troszeczkę niebezpiecznie tutaj mieszkać. Dobra, most już się zamyka, także zaraz ruszamy dalej. Dobra. Jedziemy. Dobra, jedziemy. Dość długi ten mostek, nie można powiedzieć. Ale patrz, ile samochodów na lewą stronę stoi. A jest wielki korek z drugiej strony. Dlatego nawet mi ciężko jest filmować drugą stronę, bo tam wszystkie auta stoją. Jest wielki korek w drugą stronę. Tego filmujemy tylko jedną stronę. Teraz się korek rozładował. Tak to wygląda na nawigacji. Jeden wielki pas wody. Dobrze, przejechaliśmy. Wiatr wieje, jak widać po fladze. Także jest ostro. Dobra, przeżyliśmy. Nie trzeba było pontona ani koła ratowniczego. To tutaj jest zamykane. Jak tutaj jest za dużo wody, to się to zamyka wtedy. Tutaj to, co tu widzicie, te dziwne budynki. To jest taki system przeciwpotopowy, można powiedzieć. Oosterscheldekering. Oosterscheldekering. Tak się to nazywa. O,
Dobra, i zjechaliśmy z mostu. No to był taki inny mostek, bo jeszcze jedziemy sobie na plażę tutaj. Koło tego niedaleko. Za 2 kilometry jademy w prawo. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiamy.